Okej. I rozpoczynamy. Właśnie teraz odbywa się losowanie. Pierwszy półfinał, jest halbfinale. Tomasz Fuchs-Gerlitz, podnieś rękę, Hyptein Andra und Paweł Skoczek, Jelenia Góra. Good game, Jungs. Tomasz zostawiony z numerem 2, wygrał swoją grupę bez porażki. Paweł Skoczek również zostawiony z numerem 3. Nie z listy, ale z siły gry, którą organizator mu tam... Poznajomość. Tak, no właśnie, wydało się. Zobaczymy, czy słusznie. Przypominam, jeden set. Standard. Ja bez seks. Paweł Skoczek serwuje na Tomasa Fuchsa. Pierwszy półfinał 73. Międzynarodowego turnieju Rozechow Darek. No i Paweł zaczyna ostro pierwszym serwisem. Ostro pierwszym serwisem, ostro podwójnym błędem, no ale to... Spokojnie. Są pierwsze piłki. Muszę wejść w ten prawidłowy rytm meczowy. Razu siadł. No szkoda, bo on wyczaił i... Wyczaił, złapał. Ale bez kontroli. No ale już mamy. Druga akcja. Już Paweł przy siadce. Mamy 0,30. No, przeciwnik Pawła to Tomasz. Tomasz jest znany z tego, że świetnie biega, świetnie walczy, jest bardzo nieustępliwy. Trzeba naprawdę go dobić, poganiać, skończyć. Chcieć po prostu wygrać. Paweł to typ takiego raczej agresora. Daje mu to. Prawo, świetny serwis. Z głębi kortu, bardzo równie dobre uderzenie. No, ładny slice, co się z tego urodzi? No, podniósł piłkę. Świetnie taktycznie. Szkoda. Podniósł piłkę długą, zaskoczył troszkę Tomasa. Wypracował sobie tą taką niby wystawkę, ale nie skorzystał z niej. 15:40 podwójna szansa na breaka. I znowu podwójne, trzy podwójne. Natalka, serwis Tomasa i idę. Dobrze? Tomasz się zabawia, właśnie tu podłożył mi nie świnie, jak to tradycyjnie po polsku jest, tylko piłkę pod nogi. No tak prawie jak świnie. Okej. Oj, ładny atak. Wykorzysta to? Nie, nie. Zepsuł, przedobrzył raczej. Ma chwila śnieść culesyś, ale... Egnwi. Ich gut genug. Thomas schlägt auf. Habe ich schon zuvor gesagt, dass der Thomas ist ein regulärer Spieler, der kämpft, läuft sehr gut. Er gibt nicht auf und. Und der Gegner von Thomas, Pavel, ja, manchmal kann er ein bisschen Tempo machen. Da führt er einen ganz guten ersten Aufschlag. Schnellen ersten Aufschlag. Obwohl vor einem Minute hat er drei Doppelfehler gemacht. Aber das ist erst der Anfang. Und ich hoffe, dass. Oh, genial! Wahnsinn! Schön, Gänse.
No, mieliśmy próbkę. Mieliśmy próbkę waleczności. No i break i rebreak szykuje się na to. A szkoda. No, nie dużo brakowało. Świetnie wyglądało. Dusi trochę Paweł ten backhand. O, proszę, wyrzucił nawet. Podusił. Chciał może przyspieszyć. To raczej chyba już te ręce nie było do ukończenia. Tylko dalej do duszenia. Mamy znowu tutaj taką humorystyczną stawkę. No i równo. Brawo. Fenomenalny. Świetny skrót Pawła, kapitalne dojście Tomasa. No i mimo to, że Tomas całkiem nieźle to odegrał. Paweł czujny. Mianka i szansa na rebreak. No, gdzieś tu myta, teraz przez środek. Aha, dziś się kępt. Czyli stało się dokładnie to, co mówiłem. Tomas regularny, walczący, wybierający piłki. No i na takie błędy nie można sobie pozwolić, jak chce się wygrać mecz. No waga. Raczej nie. Raczej boczny. Co teraz? Świetna piła. 2-0. Wacek, kto wygrał? Kamil Wacek, finał bonus turnieju. Wacek już rozgrał. No a tu mamy 2-0 dla Tomasa. Żegnamy się z tym kortem. Wyniki zobaczymy w internecie. 2-0 prowadzi Tomasz Fuchs z Pawłem Skoczkiem.